scenerii Ogrodu Państwa Buzalskich w Orlu koło Kościerzyny opowiemy Państwu, jak zadbać o iglaki. Nasz program to skuteczne sposoby na piękny i zadbany ogród. Amerykanie twierdzą, że podłoże pod rośliny powinno być co najmniej 10 razy droższe od samych roślin. I trudno się temu dziwić. Rośliny możemy przecież przesadzać w różne miejsca, natomiast wraz z przygotowanym podłożem niewiele później możemy zrobić. Dobór odpowiedniej mieszaniny, którą będziemy stosować pod rośliny, powinien zapewniać odpowiednią ilość składników pokarmowych, a także dostępność dla powietrza. Bardzo często w przypadku źle przygotowanego podłoża występują niedobory składników pokarmowych. Często to, co bierzemy za uszkodzenia dokonane przez choroby czy szkodniki, jak chociażby wewnętrzne brązowienie pędów, może być właśnie spowodowane niedoborem składników pokarmowych, jak na przykład magnezu. Równie często występuje niedobór żelaza, co objawia się w postaci żółknięcia końcówek igieł. W takiej sytuacji oczywiście nie pozostaje nam nic innego, jak zapewnić roślinom odpowiedni udział składników pokarmowych i w tym celu najlepiej byłoby, abyśmy nasze rośliny odpowiednio nawieźli. Dobrze skomponowana mieszanka nawozowa powinna zapewniać odpowiedni dobór składników pokarmowych, odpowiednią proporcję składników pokarmowych, co w przypadku roślin iglastych ma szczególne znaczenie, ponieważ rośliny te nie wymagają zbyt dużych ilości azotu, powinna być zachowana odpowiednia proporcja pomiędzy azotem i potasem i większość naszych nawozów właśnie jest tak skomponowana, aby składniki i proporcje składników pokarmowych były odpowiednie. Efektywne zastosowanie nawozów powinno być przeprowadzone tak, aby cały system korzeniowy był w stanie wchłonąć odpowiednią ilość mieszanki nawozowej. Należy pamiętać, że najbardziej efektywne miejsce, gdzie system korzeniowy pobiera składniki pokarmowe, jest dokładnie mniej więcej na miejscu rzutu koroną, czyli tam, gdzie się kończą pędy. Tutaj system korzeni włośnikowych jest właśnie najbardziej efektywny. W związku z powyższym, aby nawożenie było optymalne, jakby jak najwięcej składników pokarmowych dostarczyć naszym roślinom, powinniśmy nawozić podłoże pod roślinami w całym tak zwanym rzucie korony, czyli w miejscu najbardziej efektywnego pobierania przez system korzeni włośnikowych. Tylko to zapewni nam, aby większość składników pokarmowych była efektywnie przez roślinę wykorzystana. Rośliny iglaste mają wyższe wymagania wodne w okresie zimowym. W dużej mierze wynika to z tego, że rośliny te nie zrzucają igieł na zimę. W takiej sytuacji powinniśmy im zapewnić odpowiednie warunki do przetrwania czasu zimowego, a to umożliwi nam zastosowanie odpowiednich nawozów, szczególnie tych, które zawierają duże ilości potasu, tak zwanych nawozów jesiennych. A przy okazji rośliny iglaste, jak i wszystkie rośliny, które nie zrzucają liści na zimę, w okresie zimowym powinniśmy podlewać.